witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Kochani, kochani, pierwszy, znaczy to jest drugi vlogmas, zawsze pierwszy vlogmas mój to jest oglądanie starego vlogmasa, to już przeszliście. I dzisiaj zaczynamy nowy etap, nowy vlogmas, bardzo się z tego cieszę, to jest dla mnie coś, co polubiłem nagrywać. Jak już, czemu właśnie już patrzysz? Chcesz pochwalić się, to jest mój kalendarz adwentowy. To jest mój własny kalendarz adwentowy, ale oczywiście... No ale nie. Charlie nasz wspólny. 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 Nie tylko taty, no co ty. Po prostu chodzi o to, że ja go będę otwierał. Ja go będę otwierał, ale zabawki są nasze wspólne. Ty miałeś w zeszłym roku dla niej kalendarz adwentowy i ja w tym roku chcę jej coś fajnego zorganizować, ale myślałam o czekoladkach, ale ja nie chcę, żeby ona codziennie jadła. Tak, też o tym myślałam. To patrz, jak jest zadowolona. Pomimo, że dajemy jej czasami coś słodkiego, to raczej coś takiego dla dzieci. Tak. Jakieś takie wafelki. Jeśli chodzi o mój pomysł z zeszłego roku, to też mi go zbanowałaś, bo powiedziałaś, że już więcej pierdół nie trzeba. Nie. Pamiętasz? To też nie róbmy właśnie czegoś takiego, żeby... Tak. Masa niepotrzebnych rzeczy. Tak? Tak, za dużo. A więc chcę. Ale coś w takim klimacie mogłabym mieć z jakimiś laleczkami. Coś. Dobra, to jako honorowa obywatelka vlogmasa możesz otworzyć pierwsze okienko. Wow, choć otwieramy. Tylko teraz tak, jeszcze do widzów, bo zabawimy się w pewną grę tutaj. Widzowie, kochani moi, strzelajcie, bo dzisiaj mimo, że jest vlogmas numer 2, to otwieramy dopiero pierwsze. Zgadujcie, teraz robicie stop. Dwa otwieramy. Nie, jeden. Dzisiaj jest. Gdzie jeden? No. Dwa. No proszę cię. Dwa. Dobrze, dwa. Także robicie teraz stop. Drugi vlogmas to muszą być dwa okienka. Co ty? Dobrze, przepraszam. Wbrew zasadom. Poczekaj. Także otwieramy jedynkę i dwójkę. Wy robicie teraz stop w filmie i strzelacie, jakie postacie z Harry'ego Pottera mogą być. Ja myślę, masz jakieś typy? Ja myślę, że dzisiaj będzie Harry Potter albo 24 będzie Harry Potter. No dobra, i jedynka i dwójka, typuj. Jedynka i dwójka. Jedynka co? Harry Potter? Dwójka? Zgredek. Dobra, dawaj. Jeszcze nie wiem, nie opanowałem tego, bo to jest taki Wielinia. Kalendarz, tylko nie rozerwij wszystkiego. O, fajny! Wow, otwieramy jedynkę. Co tam jest? Charlie. Co, strzeliłaś? No serio? Harry Potter. Naprawdę w jedynce jest od razu? Może zębami? Uczuk się cieszy. Nie dałam rady. Ja, sztos. No a drugi? A drugi to jest ta dziewczynka taka... Pokręcona. Pokaż mi. Jak ona ma? Lora? Jezu, ale to jest świetne dla Niuni. Będzie miała, zobacz, tyle, 24 takie figurki do zabawy. Tak, jest 20. Super, będziemy się bawić nimi. Tylko obiecaj mi, że ich nie zgubimy, bo to później fajnie gdzieś na meblu położyć. Ale nie na naszym, nie na takim oficjalnym, na książkach gdzieś, na, albo u Niuni w pokoju. Proszę bardzo. Jak ona się nazywa? Flora, Lona, Luna? Luna chyba, dobra, tak. Dobra, tata, daj jeszcze. Proszę bardzo. Okienko. Nie, no przestań. Nagrywam, znaczy nie nagrywam, ale codziennie będą... Wiesz o co chodzi? Nie. Sama powiedziałaś, takie są zasady. Oglądałem dzisiaj vlogmasa i życzyliśmy sobie czegoś na vlogmas. To czego mi życzysz na nowy vlogmas? Szczęścia, przyjemności, zapiętego rozporka. Ja ci życzę znowu najlepszego vlogmasa, żeby twój vlogmas zaskoczył wszystkich ludzi, żeby było super, najlepiej i kocham cię. Zaskoczy. Tak? Ty wiesz. Czy ja jestem Harry Potter? A ty jesteś Luna? O, jestem Harry Potter! Spektrum! Tylko Avada Kedavra nie zrób. Hej, umówimy się na spacer? Cześć? Tak? Tak. Tak wygląda całe opakowanie. Jestem bardzo dumny z tego zakupu. Nie myślałem, że będzie to takie fajne. Ale sztosik, bo to są w ogóle jakieś takie kultowe lalki, ludzie zbierają je, wiesz? No ale mówię, ten typ. Świetnie dla Niuni, zobacz, będzie miała takie malutkie figurki do zabawy. Tak, tu mamy pach. Jak to się otwiera? Tata, pokaż. Cześć. I tu jest cały kalendarz. Luna. Wesołych świąt! Wesołych świąt! Także tak wyglądają nasze dwie pierwsze postaci z Harry'ego Pottera. Ciekawe, co będzie w trójce. I pamiętajcie, żeby strzelać Gredek. I już... Strzelasz z Gredek? Tak. Żeby już teraz nie pisać. Bądźcie sprawiedliwi, grajcie fair, czyli jak zapytałem, wtedy zróbcie pauzę, wpiszcie, a poza tym będziemy się tak bawić w kolejnych vlogach. Wesołych świąt. Wow. Jak ona jest zadowolona. Będziemy się bawić Harrym? Ej, trafiłem z kalendarzem, co? Rewelacja, to dla niej super. No tak, no. Że oficjalnie zaczynamy ten już vlogowy vlogmas za 3, 2, 1.
Vlogmas! Wpadliśmy na taki pomysł, żeby zacząć sezon ogniskiem. To dziwnie teraz powiedziałem, bo zacząć sezon, kiedy ten sezon się naprawdę już dawno skończył, no trudno, tylko my tak potrafimy. A więc przyjechaliśmy nad Wisłę, tam gdzieś mamy takie stoiska na ognisko i zaprosiliśmy znajomych, znaczy tak naprawdę to Adrian zaprosił, ponieważ tak naprawdę on jest organizatorem tego grilla i zrobimy sobie takie przyjacielskie ognisko i wtedy wracamy do domu. Ja nigdy tutaj nie byłem po tej drugiej stronie Wisły na ognisku, ale zobaczcie, jest fajnie, fajnie to wygląda. Tutaj możemy drewienko rzucić, tu będą za chwilę kiełbaski i tak będziemy grillować. Tutaj mamy kiełbaski, chleb, wszystko jest gotowe na spędzenie czasu z przyjaciółmi. Mamy ogień w ogóle do tego drewna? Adrian? Jest tu jakiś Prometeusz? To jest pierwsze ognisko w życiu Adriana. Zobaczmy, jak sobie poradzi. Coś już chyba kuma, nie? Tak, bo rosł jakiś trójkącik. Adrian, my ci kibicujemy. To tak. Jest tak, w takiej polskiej robocie. Jeden robi, reszta patrzy. Czemu wino jeszcze zamknięte jest? Zimny grzaniec. Well, I'm all for Christmas. All the happy smiles and the wishes. And I want it all from... Chyba już mi się wydaje. Tak, żeby nie zjarać. Survival, mój drogi, na survival. Myślałem, że właśnie na patyk, a na patyk się nie nacina, bo one później pękają i... Harcerstwo. Nie ma noża, ale czym ty to robisz? Korkiem, bo ostry jest, wiesz? Korkiem od, grzańca? Tak. Survival. Jeszcze jest ryż w czekoladzie. Wiesz, co to jest ryż w czekoladzie? Kaszanka. Kiedyś byliśmy w Zakopanem i zawsze tam górale, kelnerzy mają takie żarty, jakieś takie... Dziwne w ogóle żarty, jak podają coś, zagadują do kobiet i raz przynieśli nam, zamówiliśmy kaszankę i ryż w czekoladzie, a my co? I później szaliśmy, aha, że ryż w czekoladzie, że czarny, że ryż, że czekolada, że to jest kaszanka i to jest historia tego właśnie ryżu w czekoladzie. Pierwszy raz w historii żurek na ognisku. Co to za żurek bez jajek? Jajka, ale myślę, kurczę, nie wiem, ktoś tego nie będzie jadł. Jak to nie? Jak żurek bez jajek? Żurek bez jajek? Ja zawsze jem same jajka w żurku, kiełbaskę tak odtrącam. I takie for Christmas, it's time! I jak zawsze, ognisko ogniskiem, ale kto jest wrobiony w opiekę nad pieskiem? Śmiesznie, bo wiecie, temperatura nie jest, znaczy temperatura inaczej, bo to można powiedzieć, że kulik. Atmosfera jest taka, że jest mokro, że jest mgła, ale jest fajnie, bo i pojedliśmy sobie tych kiełbasek i pośmialiśmy się i pożartowaliśmy, oni wszyscy zostają, a ja z Michaelem wracamy do domu, bo Vlogmas ma trwać dalej, prawda, Aurorka? Musimy tak naprawdę zrobić wszystko, co na Vlogmasie sobie zaplanowaliśmy i co trzeba zrobić na Vlogmasie, a więc odliczanie już tak na poważnie, czas, start! Odpalamy świąteczne piosenki i tak jak rok temu spotykamy się w kuchni, jest Michael. Robimy trochę na opak, robimy ciasto świąteczne, bardziej noworoczne. Aha. My już to robiliśmy zresztą, nie? A czy tego chyba jeszcze nie robiliśmy? Taką chałkę, a teraz to będzie taka typowa babka piaskowa, jak w Polsce robicie, tylko jeszcze dodatkowo takie inne składniki greckie. Dobra, czy jakieś zmodyfikowane? To się je na Nowy Rok, to jest właśnie z tym pieniążkiem, pewnie pamiętacie. Kto wygrał ostatnio? No, ja? Chyba ty. Chyba ja, tak, no. Bo zabrałeś mi i widzowie mówili, żebyś mi oddał. To było mi smutno. No i kto ten pieniążek zgarnie, to ma szczęście przez cały rok. Także, żebym ja to zgarnął. A zaczynamy tym filmem, tym gotowaniem, pieczeniem, dlatego, że pomyślałem sobie, że okej, w Grecji to jest na Nowy Rok, tak? Tak. W Grecji to jest na Nowy Rok, a ja postanowiłem sobie, że troszeczkę popłynąć tak jak ostatnio, że robimy to w pierwszym vlogu, w drugim dniu vlogmasu, po to, żeby codziennie, co każdy vlogmas, próbować tego ciasta i żeby na którymś vlogmasie z rzędu ktoś wylosował i wtedy, kto wylosuje tą monetę, takie same są zasady, czyli kto wylosuje, ten, mamy nadzieję, miejmy taką nadzieję, będzie miał szczęście przez cały rok. Tylko, że nie robimy to na koniec roku, na początek roku nowego, tylko robimy to we vlogmasie. Mamy tutaj wszystkie składniki klasycznie, jak do wszystkiego w Grecji. Pomarańcze, jak do wszystkiego. Cukier, puder, masło, mąka. Mąka, jajka i trzeba pamiętać, że... Bo tego nie mieliśmy na pewno ostatnio. Gałka muszkatałowa. No. Trzeba pamiętać, że jajka i masło w temperaturze pokojowej muszą być. Będziesz gotowała z nami?
Co za mina? Piąteczka. Piąteczka. No dawaj szybko, jeszcze raz, mocno. Piątka. Żółwik. I okej. To nie jest okej. Tak wyglądają właśnie panowie w kuchni. Mieliśmy miarki i używamy szarlotki. Nie wiem, czy to jest w ogóle buteleczka chyba do napojów, bo chyba nie do mleka. I oczywiście standardowo jak co roku link. Link, którego nie będzie w opisie, macie tutaj. Nie, teraz mamy postanowienie, że na pewno będzie. Także link do przepisu takiego całkowitego, bo nie będziemy tutaj zdradzać, w opisie. Tak, w pierwszej... to jest naprawdę mega, mega prosty opis. Zrobiłaby to Charlie, jeszcze jakby miała pół roku więcej. Także... I jak się nazywa ciasto? To jest wasilopita. O, to jest, no, nie, to nie robiliśmy tego jeszcze. No bo robiliśmy córeki, to było trochę inne. No, to jest wasilopita, czyli taka babka piaskowa. Znowu pita. O, wszystko pita. Let's go outside. The snow is falling down and every... Pierwszy raz ogarnęliśmy tą gałkę, taką naturalną, w sensie do starcia. I cały dom już pachnie. W ogóle inaczej, nie? Tak. Zajebiście. Tak, inaczej niż taka zwykła proszkowana się kupi, no. Child is having so much fun. The snowman is twice the size as me. Moja świąteczna dziewczyna, ale dlaczego dwie inne skarpety? Tak jest na pół świątecznie. Jedna jest z reniferem, druga normalnie. O co chodzi? Pokaż wujkowi, idź wujkowi, pokaż skarpety. Pokaż, co ty masz? Zobacz, wujek. Ty to masz. A wiesz, jak ona ma fazę teraz, że zdejmuje jedną i każe sobie inną nakładać, żeby dwie inne były. Taka jest stylowa. Ratunku! Gryzie mnie! Gromak solutki! Ratunku! I chodź tu, stój. Dobra, chodź, wstajemy. Smile as quirky as mine. We're holding hands to keep each other warm while we stand and watch a quiet. Mamy tutaj przyprawę, która brakowała nam rok temu, nie? Tak. Rok temu jej nie mieliśmy. Ale to dlaczego ją mamy teraz? W sensie, jak mamy inne ciasto. Czy to nie ma znaczenia? Bo ta przyprawa idzie do tej chałki, co robiliśmy. I do tego. I też do tego. Dobra. A to mam, dostałem paczkę z Grecji ostatnio. Pozdrawiam koleżankę mojej mamy. I dostałem, patrz, to jest, o, tak jakby z pistacji. No, tak. Tak, to jak na wagę są jakieś pistacje czy co, i one tak pachną w tych skorupkach, na przykład. No. I zrobimy coś takiego. Jak ktoś z Warszawy będzie chciał zrobić ten przepis, to ja się spotkam z tą osobą i tą przyprawę mu dam, bo jeszcze mam jedną w zanadrzu. Dobra, taki vlogmasowy prezent, także obserwujcie mocno, jak to robimy i jeśli was to zainteresuje, to od razu macie w pakiecie randkę z Maciej. No, to jest mój pomocnik. To jest mój pomocnik, który się spóźni półtorej godziny. Bardzo dobre, ale wszystko. Dobre, poczułem właśnie. Teraz pomarańcze. Tak, no. To mocno. I ten, jaki masz ten? Co to jest? Wanilia? To jest. To powinien być ekstrakt waniliowy, powinien tu iść. Nie wiem, to samo, co aromat? Możliwe, że cały, a ja mam aromat kupiłem. Lekka pomyłka, natomiast aromatu musi iść kilka kropel. Jeśli macie aromat, może być, ale kilka kropel, a ekstraktu trochę więcej. Zaśmiałem się dlatego, bo chciałem powiedzieć, że wszystko, co ma tyle cukru, jest dobre. Ale od razu później poczułem i wanilię, tak. I pomarańcze, nie? Jest wow. Pomarańcze na samym początku chyba. No, pyszne. No. Yeah. Mieliśmy pewne problemy tutaj z blaszką, mieliśmy pewną awarię, ale już zrobiliśmy. Wyparzyliśmy monetę, ciasto jest gotowe. Cały czas, jak spróbowałem tylko na początku troszeczkę, to cały czas czuję ten posmak takiej pomarańczy, tej wanilii, więc to jest, uważam, lepsze ciasto niż to pierwsze. Tak. No bo tamto to było spoko, ale to była taka chałeczka, wiesz. Tak, ale też nie było tej przyprawy, no, greckiej. No, właśnie o to chodzi. Teraz rzucamy wyparzoną monetę do ciasta. Mówiliśmy, o co chodzi w tym? Tak, na mówiliśmy. W vlogu mówiliśmy. Także pach, mieszamy, żeby nikt nie wiedział. I plan jest teraz taki, że co vlogmas będziemy się częstować malutkim, takim jakimś małym kawałeczkiem. I po prostu kto wylosuje, ten będzie miał szczęście na cały rok. Taka nasza zmodyfikowana troszeczkę wersja, no, greckiej tradycji. Si, dobra. O nie, co to jest za burdel tutaj? To ty zrobiłaś wszystko? Tak? Ja cię. Ile można rozwalić w kilka sekund?
Posprzątaj tu, tak, pięknie. O, pięknie, jedna zabaweczka. Wszystko sprzątamy, tak, bardzo grzecznie. Pięknie, jak moja Charlotka sprząta cudownie. Jestem z ciebie dumny, tak, ja to mam wrzucić, dobrze. Oj, ja to wrzucę oczywiście, proszę. I dalej. Wrzucamy wszystko, sprzątamy cały pokoik, tak? Biznesowe, tylko słuchajcie, jest teraz pewna modyfikacja, która wyszła, znaczy możecie się na nią nie zgodzić, ale zobaczymy. Pewna modyfikacja weszła z tego powodu, gdyż zamówiłem 3 kalendarze, pojechałem po odbiór osobisty, ale nie zobaczyłem, że jeszcze są gotowe, nie były gotowe jeszcze i pan mi dał z zeszłego roku. Pan mi dał 2 kalendarze. Modyfikacja polega na tym, że pierwszy kalendarz będzie no jednej osoby, zależy której. Drugi kalendarz będzie drugiej osoby, trzeci kalendarz wybierzemy z komentarzy ludzi i im po prostu wyślemy jako prezent. Okay. A u nas są 2 kalendarze i 3 osoby. I zawsze, to jest taki mój pomysł na modyfikację, że będziemy losować, zaraz ustalimy jak, ale trzecia osoba... Absent? Będzie piła, oczywiście po małym przeciku, tak jak wszyscy, 80% absynt. Widzowie może nie do końca znacie, my znamy, prawda? To bardzo. Ale nie piliśmy niebieskiego jeszcze nigdy, tak, tego koloru. To jest 80%, przypominam, że spirytus ma 100. Dobra, piszcie po prostu spotkanie biznesowe 2021, nie? Tak, żeby było utwierdzone w historii i wybiorę jeden komentarz, losowanie, wybiorę jeden komentarz, wylosuję jeden komentarz i taki jeden kalendarz pójdzie do was, a my tymczasem, kochani... 3, 4... Dobra, czyli ty odpadasz i gramy o absynt teraz, czekaj. 3, 4... Jeszcze raz? Nie, jeszcze raz. Wiemy razem. Nie, 3, 4... Kurde. 3, 4... Dobrze, panowie. Nie ma kalkulacji, zawsze walczyło o zwycięstwo. Żebyśmy w którymś momencie w końcu dali radę wypić amerykańską whisky. Mam nadzieję, że jak najszybciej nam to się uda. I jaki mamy? Ulubiony! Nie wąchaj nawet, nie ma sensu, nie ma sensu. Za Vlogmas 2021, za święta 2021. I żebyś się nie udusił. I żebyś się nie udusił, żeby Adrian był na Vlogmasie numer 3. Jaki voltaż? 80 voltaż. To nie jest takie małe. No nie, zróbko. Jeszcze raz, Adrian, za ciebie też również. Za ciebie. Za nas. Bardzo dobre, moje ulubione. I tak będą wyglądać nasze teraz spotkania biznesowe, także pamiętajcie o tych komentarzach. Ja już widzę, że ciasto jest prawie gotowe, a wy możecie tylko się modlić, żeby na kolejnym vlogmasie, żeby znowu nie wypadło na Adriana. No, już bardzo ładnie. Ile jeszcze czasu? 9 minut. Na 9 minut zamykamy. Jest już gotowe, 40 minut za nami. Troszeczkę jak biszkopt taki wygląda, nie? To podoba mi się, ta wersja jest dużo lepsza. Pomyślcie sobie, że tu gdzieś w środku jest moneta nasza szczęśliwa. Tak, to prawda. I tak jak wam mówiłem, troszeczkę mniejsza blaszka, żeby ono jeszcze się bardziej podniosło, ale i tak jest spoko. Nie jest źle, moi drodzy. Nasze pierwsze świąteczne ciasto. W 2000... Drewnianą deskę. O! To jest kolejny zapach, nie? Strasznie grecka kuchnia daje dużo zapachów, nie? Tych takich smaków, zapachów. No niesamowite to jest. Na samym końcu. Cukrem, pudrem. I szamiemy. Tyk, tyk, tyk. I nawet jeszcze nożem możemy napisać 2000. Tak zrobimy. 22. W międzyczasie byliśmy na kolacji, spędziliśmy jeszcze czas i teraz został mi tylko... O kurde, ale nie, dobrze, niech będzie takie słodkie. Michael mi opierdzieli, że zepsułem, ale chyba nie. Już jestem z Angeliką, odpalamy jakiś świąteczny film. Co robimy? Czemu się zakrywasz? Już źle wyglądam, po prostu. Dobrze, co włączamy? Wymiana księżniczek. Dobra, a to jedynka? Jedynka. Pa, pa, do zobaczenia w kolejnych vlogmasach, w kolejnym vlogu. Niech dzieje się magia, siema.